Mam wrażenie, że właśnie usiłując nie wpaść w pułapkę porządku alfabetycznego, zdecydował się pan na bardzo nowoczesne potraktowanie tego notesu, w tym sensie, że on trochę przypomina mi internet. To znaczy, że pan surfuje poprzez skojarzenia, tak jak się linki klika w internecie, tak tutaj poprzez właśnie ciągi skojarzeń, przypomnienia. Jedna historia napędza drugą, tak, jakiś przedmiot generuje wspomnienie. No to jest dla mnie tym bardziej interesujące, co państwo mówicie, ponieważ ja nie mam internetu. Nie korzysta pan? Nie, nie, nie. No więc odkrył pan internet. Więc odkryłem internet z tego wynika. No, muszę panu powiedzieć, że przyjaciółka mojej nieżyjącej babci, też już zresztą nieżyjąca, miała notes, w którym alfabet zupełnie się nie liczył. Były wyłącznie genealogiczne uporządkowania. No, jej siostra, ich syn i tak dalej. Kuzyn brata, tak. Na tej zasadzie. To wiecie państwo, w tej chwili to mi wielu znajomych, jak mnie odwiedza, to przychodzi z notesami, albo swoimi, albo swoich rodzin. Nawet ktoś przyszedł z notesami. Wiesiu, napiszesz coś? Tak, tak, które stoją, jak powiedział, na półce, nie korzysta z nich, ale nie miał śmiałości wyrzucić ich. Mhm. Bohater tej książki był dla mnie czasami niezrozumiały. Dlaczego on porzuca pewne sytuacje, których się podjął. Na przykład rozpoczął studia na akademii i ich nie dokończył. Potem psychologię. Rozpoczyna psychologię, też nie jej nie dokończył. Właściwie te przyjaźnie też mu się rozsypują. Co nim powoduje? No taki to jest człowiek. Taki to jest człowiek. Ja nie umiem go zdefiniować tak jednoznacznie, ale chodziło mi o to, żeby on się nie dawał jednoznacznie zdefiniować. Żeby on był człowiekiem bez konturów. W gruncie rzeczy w każdej prawie książce, jeśli chodzi o literaturę, mamy zawsze zarysowany jakiś kontur głównego bohatera, prawda, w tym przypadku i narratora. A mnie chodziło o to, żeby to był człowiek bez konturu. Żeby to był człowiek, który, jak sam o sobie powiada, jest zlepkiem fragmentów. On jest tak jak zszyty. Tak on jak jest zszyty, tak. Ten tak, metafora tam, szycia, tak, prawda? Tak. Tak jakby uważał, że człowiek nie jest monolitem, tylko składa się z różnych kawałków. Ale on głównie, gdy jest akurat w warsztacie krawieckim, to pruje, a nie szyje, nie zszywa. No ale może tak jest, prujemy tak nasze wspomnienia, prujemy. Próbował się pozbyć ale tam, kiedy jest w tym zakładzie krawieckim i kiedy wypowiada się na temat prucia, zszywania, to właściwie wynika z tego, że dla niego wszystko jest, składa się z kawałków, mm-hmm, prawda? Mm-hmm. Każdy człowiek jest zszyty, świat jest zszyty, wszystko jest zszyte. No, i notes jego... też, notes też notes jest też, z różnych wizytówek, też się, które wszystko się rozlatuje. Rozlatują się. No jedyne, co człowieka trzyma, to ta symboliczna guma właściwie, która trzyma notes. No i ten pejzaż ludzki, który w ostatnim rozdaniu znajdujemy, to też nie jest ogólnoludzki wszechświat. To jest plejada malutkich wszechświatków takich. Tak, tak, ale właśnie z takich malutkich świadków, czy ćwierćświadków, takich drobnych samotności, składa się w ogóle człowiek. No. Jest tam taka postać epizodyczna niejakiego Wrony, która ma marzenie, żeby dokonać zjednoczenia dwóch światów, tego i tamtego. Nie wiem, czy dobrze odczytuję. Mam wrażenie, że ten ostatni list Marii jest próbą takiego zjednoczenia. Wie pan... Więc postacie się troszeczkę dotykają, przynajmniej ja w moim odbiorze. Ja mam świadomość, że wszystko, co powiem o tej książce, może być, że tak powiem, mistyfikacją moją. Ponieważ autor najmniej się nadaje do interpretacji swojej książki. Dlatego, że nigdy nie wiadomo, czy po prostu intencje, jakie mu przyświecały w trakcie pisania, znalazły wyraz w książce. Państwo mnie zmuszacie jednak do interpretacji, ale musiałem zrobić to zastrzeżenie, ponieważ moje interpretacje będą
w jakimś mierze usprawiedliwiony. My nie wiemy, czy ostatni list Marii jest rzeczywiście ostatnim listem Marii. My nie wiemy, czy list, w którym ona donosi mu, że popełniła samobójstwo, jest też, czy to jest też ostatni. Który list jest ostatni? No, i który to jest mówi zagadka prawdę, w tej książce, tak. Czy ona pisze, to on stwierdza tam, że wszystko jedno, skąd ona pisze. Nawet gdyby z innego świata pisała, to nie ma to znaczenia dla niego. Ale jak się przyjrzeć realiom drobnym tego ostatniego listu, to można by nawet chyba z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że nie wiadomo, czy ona nie jest w jakimś zakładzie psychiatrycznym, w którym panują no, jakieś ostre rygory, bo ona tam mówi o tych rygorach, prawda? O tych jak pół godziny na widzenie i tak dalej, i tak dalej, i tak nie ma na czym napisać. Więc można i tak to rozumieć. Także ja bym nie łączył tego z tą koncepcją. Z ambasadorem. Ambasadora o zjednoczeniu dwóch światów. No. Dla niej, mnie się wydawało, może to być nawet komfortowe, że jej ukochany nie odpisuje jej na listy, bo... stawia jej w kłopotliwych sytuacjach? Nie stawia jej w kłopotliwej sytuacji, nie wiąże wierzyć też jej i może ona dalej żyć pewną projekcją, pewną Oczywiście. Fikcją. Bo to też jest jakby temat książki. Oczywiście, no pani rację, tak. On przecież tam nawet w pewnym momencie mówi, że gdyby jej odpisał choć na jeden list, to może by ją zniszczył, prawda? Bo ona sobie tymi listami zbudowała jego, swój świat. I samą jego, siebie. Tak, samą siebie, jego i świat, w którym żyje. Jest jeszcze jeden aspekt tej powieści, który mnie urzekł, ponieważ bardzo dużo miejsca zajmują tam rzemieślnicy. Którzy snują swoje monologi, swoje prawdy życiowe przedstawiają. Ludzie, którzy z reguły w prozie są traktowani bardzo śladowo. Oni są tylko w tle po to, żeby tam właśnie buty do szewca, garnitur na miarę. U Szulca może było. Stolarz i tak dalej. Pan tak jakby w tej powieści nie tylko zwrócił uwagę na to, co się w życiu ludzkim dzieje pomiędzy wydarzeniami, ale też na tych ludzi, którzy są pomiędzy. No wie pan, ja lubię takich ludzi prostych, wie pan, ponieważ uważam... No, oni nie są tacy prości. No wie pan, prosty to jest jednak określenie wcale nie pejoratywne, wie pan. Odróżnijmy prostego człowieka od prostaka, to jest zupełnie co innego. Zwłaszcza ci, którzy są fachowcami w jakiejś dziedzinie, to przez wykonywanie swojego zawodu mają swoją filozofię życia, swoją filozofię świata. Każdy człowiek jest filozofem. To nieprawda, że intelektualiści są filozofami. No dla szewców to Kant jest ważny. Tak. Każdy człowiek jest filozofem. Jak pan po fleku posłucha, pozna całe życie. Tak. Jak pan posłucha takich ludzi jak Szewc, Krawiec i tak dalej, to... Nieraz jest człowiek zdumiony, skąd ta mądrość właściwie. Mądrość związana z tym wąskim jakimś jego zawodem. Ale to jest tak dojmujące doświadczenie, pełnienie przez ileś lat jednego zawodu, skromnego, wąskiego. A skąd panu tyle wiedzy? Ja się zastanawiałam, czytając te fragmenty o Szewcu Radzikowskim i o Krawcu Radzikowskim i jego pomocnikach. Tam tutaj pisze pan bardzo dużo, na przykład o tym, jak uszyć spodnie z Kantem, o materiałach konkretnych. Wie pani, nie zawsze, jak powiedziałem już przed chwilą, interesowały takie zawody, Krawiec, Szewc i tak dalej. A poza tym piszę zawsze o tym, co wiem. Nigdy nie piszę tego, czego nie wiem. O tym, co znam. Czego dotknąłem się sam. Długo rozmawiał pan z nim? Nie, wie pani, ja miałem wujka Krawca. I lubiłem bardzo do niego w czasie wakacji czy ferii odwiedzać go i słuchać tych rozmów czeladników i tak dalej, i tak dalej. Do tego stopnia, muszę pani powiedzieć, co pierwszy raz wyznaję, że jak byłem na studiach i mieszkałem na stacji,
to podjąłem się synowi gospodyni skrócić spodnie. Ale z mankietem. Bo wtedy były z mankietami modne. I on nie wierzył, że mu to zrobiłem. No więc, ale wiedzę czerpałem z tych obserwacji, prawda, o których wspomniałem. Także, no, jeśli się pisze o jakimś zawodzie, o człowieku, który pełni jakiś zawód, to nie można nie znać tej rzeczywistości jego własnej. Wie pani. To samo z szewcem. No. Przechodziło się różne koleje życia, tak powiem.